Biblioteka organizuje festiwal słowa w piosence. On oczywiście jest festiwalem muzycznym w tym sensie, że te słowa, które są tutaj wypowiadane są do melodii tworzonej przez muzykę. Natomiast w gruncie rzeczy chodzi o słowo. O to, za pomocą czego przede wszystkim się porozumiewamy, co jest istotną formą komunikacji między nami jako ludźmi. Jak cicho skrada się za tobą śmierć, cicho gada do ucha, przestań mieć. Od początku ideą festiwalu było przypominanie, wychwytywanie, promowanie piosenek, które mają ważny tekst, w których liczy się przekaz, w których liczy się kontakt między artystą a odbiorcą, w których opowiada się jakieś historie, w których porusza się ważne problemy, a nie tylko piosenki, które są piosenkami służącymi do rozrywki. Chodzą mędrcy niesłyszący, z wyostrzonym zmysłem słuchu, słyszą warkot miast ze stali, narzekają na brak ruchu. Zatańczę, odważnie zatańczę, gdy wyjdziemy z sali tej, wymkniemy gdzieś. Założeniem zawsze było, żeby to był festiwal zróżnicowany, żeby otwierać się na różne stylistyki muzyczne, bo współcześnie piosenka, kultura jest taka, że wszędzie można znaleźć interesujące zjawiska, interesujące rzeczy, które właśnie z tym słowem w piosence się wiążą. Wszystko tak.